Radio, radio, włączcie te radio. Z zmniejszeniem przepływu rolnictwo, chociaż zaproponował takie przesunięcie, nie wchodzą szczegóły, które akurat dla rolnictwa francuskiego nie jest dramatem, ale jest niekorzystne dla innych krajów rolniczych, a Polska ma obok Grecji najwyższy odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. No, w związku z tym w sposób oczywisty to, co dla Polski jest groźne, to Brexit, wiadomo, to się zdarzyło, wzrost zamożności, w związku z tym będziemy mniej pieniędzy, to też wiemy, natomiast przesunięcie w ramach budżetu, na przykład pod pretekstem jest kwestia walki z tą inwazją imigrantów spoza Europy. Polityka imigracyjna to jest bardzo istotna pozycja w budżecie. No i teraz ostatnio były głosowania w Unii, w Radzie Europejskiej odnośnie tego, skąd te pieniądze brać. Czy brać to w formie z budżetu Unii Europejskiej, czy też tak z budżetu poszczególnych krajów członkowskich. No właśnie, jak czytam w dzisiejszej Rzeczpospolitej na czołówce w 2027 roku, już będziemy dopłacać do budżetu unijnego, będziemy płatnikiem, który będzie dopłacał już kasę, a nie więcej brał z tego skarbca unijnego. Szybko. No właśnie, pytanie było od początku, ja to podkreślałem, nie czy Polska będzie płatnikiem netto, nie czy będzie dawała więcej pieniędzy do kasy Brukseli niż sam to brała, tylko kiedy. No teraz czytamy, że to może być koniec tej przyszłej perspektywy budżetowej. Wydawało się, że to będzie przełom tej i następnej. Nie do końca jest jeszcze wiadomo, czy to będzie sama końcówka tego przyszłego budżetu 2021-2027, czy też może następnego 2028-2034. Natomiast jest faktem oczywiście, to trzeba z tym się oswoić, że Rzeczpospolita będzie w perspektywie dekady, może trochę mniej, będzie tym krajem, który zacznie utrzymywać inne. I uwaga, mamy w perspektywie kolejne akcesje krajów z Bałkanów konkretnie do Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności mała, niespełna 700 tysięcy mieszkańców Czarnogóra, potem znacznie większa Serbia, potem być może Albania, skądinąd pierwszy kraj w Unii Europejskiej, który będzie miał wyraźną większość muzułmańską. I te trzy kraje są w kolejce najbliżej do wrót Unii Europejskiej i to są kraje generalnie na warunki europejskie dosyć biedne, może Czarnogóra najmniej, ale generalnie biedne. Oczywiście to będzie wymagało kasy ze strony Unii Europejskiej. Naszej tutaj, kasy. Także naszej kasy. No, w związku z tym podkreślam, to jest kwestia dekady, trochę może mniej, ale musimy jako Polacy mieć takie poczucie, że do tej pory Unia, która była tak chwalona, że właśnie nam daje pieniądze, nie zwracano uwagi na to, że zawsze dawała krajom biedniejszym, nie jest to żadna łaska, na tym polega solidarność unijna, teraz będzie od nas wymagała składki członkowskiej, która będzie przekraczała to, co będzie nam się udawało z Brukseli przyjąć. Panie przewodniczący, zmieniamy temat krajowy. Moim gościem tuż po godzinie 7 był Leszek Miller, dzisiaj w Polskim Radio 24 i mówił, jeśli chodzi o sytuację protestu osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, że rząd po prostu powinien te pieniądze dać w takiej wysokości, w jakiej domagają się protestujący. Bo jeżeli rząd się chwali, że ma na wszystko, jeżeli ma na 300+, ma na 500+, ma na wszystkie inne programy socjalne, to te pieniądze powinien mieć. Pana zdaniem. No, kiedy był premierem, jakoś tego rządowego portfela nie otworzył i rządowej skarbonki nie opróżnił, choć miał taką szansę. Uwielbiam słuchać porad byłych premierów. Są w bardzo łatwej sytuacji, a obecny rząd to taki... Ale coś w tym jest, panie przewodniczący. Łatwy cel. Bo jak słucham premiera Morawieckiego, to premier Morawiecki mówi faktycznie, zaoszczędziliśmy na VAT-ie, tu przycisnęliśmy przestępców różnych finansowych i tak dalej, budżet jest większy, mamy na to, na siam, to na owam, to może trzeba dać tym osobom niepełnosprawnym. Mówi prawdę, rzeczywiście myśmy zaatali czarną dziurę budżetową, która była efektem przyzwalania na przestępstwa przez 8 lat koalicji PO-PSL, przestępstwa właśnie karuzele VAT-owskie różne i te karuzele VAT-owskie cały czas jeszcze są tropione przez te nasze
nasze służby i myślę, że będzie jeszcze więcej pieniędzy do budżetu, Bogu dzięki. I oczywiście dla tych nieszczęsnych, biednych ludzi, tak trzeba to powiedzieć, pieniądze się znajdą, to jest oczywiste i tak trzeba. Idea państwa solidarnego, solidarnej Polski, można powiedzieć, w sensie solidarnego państwa polskiego, jest absolutnie niezbędna do realizacji. Natomiast też trzeba w moim przekonaniu wierzyć komuś, kto ma wieloletnią praktykę finansową, gospodarczą premierowi Morawieckiemu, który nakreśla pewną perspektywę. Aczkolwiek z tego, co wiem, to i premier Morawiecki, i pani minister Rafalska to są ludzie o olbrzymiej empatii, doskonale czują, że trzeba tą sprawę szybko rozwiązać. Oczywiście pewnie mało kogo obchodzi, że narabiamy wieloletnie zaległości po poprzednich rządach, że na przykład renta socjalna wzrosła tylko w zeszłym roku o prawie 100 zł, 99 zł do 840 zł, że w tym roku była rewaloryzowana, wynosi prawie 860. Oczywiście to możemy wymieniać sukcesy tego rządu w tym obszarze, bardzo sukcesy, ale to tego się nie interesuje. Czy ten proces jest polityczny, pana zdaniem, w takim razie? Ja tak nie chcę tego określać. Ja będę zawsze podkreślał przede wszystkim pewną empatię wobec tych biednych ludzi, dzieci, rodziców. Trzeba to rozumieć i ja nie chcę, ja wiem, że były różne emocjonalne reakcje wobec pani minister, rzecznik rządu i tak dalej. Zostawmy to. Ważne jest, jak możemy tej grupie, która mówimy o 600 tysiącach ludzi w skali kraju, jak możemy pomóc. Im szybciej, tym lepiej. Wiem, że rząd chce to zrobić. Zmieniamy temat. W takim razie dzisiaj ma się zebrać, jak pisze prasa, szefostwo Prawa i Sprawiedliwości i ma debatować nad kandydatami na 16 prezydentów miast w wyborach samorządowych. Jest pan prominentnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości, bardzo wpływowym. Czy w Warszawie będzie pan rekomendował Michała Dworczyka, czy Patryka Jakiego? Decyzje w tej sprawie będą zaprezentowane i to już zostawmy prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja o personalia wypowiadać się nie chcę, a skoro już pan pyta o tych dwóch polityków, to obaj są świetni, mają każdy z nich bardzo, bardzo wiele zalet i każdy z nich byłby lepszy niż człowiek, który był szefem sztabu kampanii Gluckiewicz-Waltz, czyli pan Trzaskowski. I nie powie pan, czy jaki, czy Dworczyk, na kogo pan będzie głosował? Myślę, że te rozstrzygnięcia państwu zaprezentuje prezes Jarosław Kaczyński. Kropka. Dobrze, to w takim razie znowuż zmieniamy temat. Związki jednopłciowe i adopcja dzieci. Rozmawiałem, jak mówię, o tym też z panem premierem Millerem tuż po godzinie 7. On unikał odpowiedzi na to pytanie. Taki projekt złożyła Nowoczesna do Sejmu. Jak pana zdaniem ma on szansę przejścia w obecnym parlamencie? Nie ma żadnych szans, ponieważ Polacy wybrali do parlamentu ludzi, którzy nie chcą, aby pary homoseksualne adoptowały dzieci. To wzbudza bardzo duży opór w polskim społeczeństwie i nic dziwnego. A to zresztą wzbudza opór również w krajach Europy Zachodniej. Nie jest to możliwe nie tylko w tym parlamencie, ale nie sądzę, żeby było możliwe w następnym. To postulat uważany przez środowisko jako wręcz skrajny. To jest political fiction, gdy chodzi o możliwość realizacji mission impossible. Dobrze, to w takim razie teraz przejdźmy do sprawy Alfie Evansa, czyli dziecka, które walczy o życie w Wielkiej Brytanii. Czy pana zdaniem jest szansa, że to dziecko trafi do Włoch, do Szpitala Watykańskiego? Chciałbym, żeby tak było. Czy tak się stanie, nie wiem. Natomiast rzeczywiście ta cała sprawa pokazuje jakiś taki bardzo nieładną twarz współczesnej cywilizacji Zachodu, kiedy ten szacunek dla życia jest mniejszy, zdecydowanie mniejszy niż być powinien. Polski papież Jan Paweł II kiedyś mówił o cywilizacji miłości, cywilizacji śmierci. No to prawdę mówiąc, dzisiaj jego słowa zabierają. Ale czy są jakieś spółki zmian w Europie? Bo czytam w dzisiejszej prasie, że w Bawarii na przykład jest polecenie rządu landowego, żeby we wszystkich urzędach miejskich, szkołach i tak dalej, landowych wieszać krzyże. Zszokowany jestem. No, jeżeli pan będzie w Monachium,
lat korzystał z transportu publicznego, to niech pan się nie zdziwi, że kierowca przywita pana słowami Grüß Gott, tak? Czyli no, szczęść Boże, tak byśmy to powiedzieli po polsku. Rzeczywiście Bawaria jest specyficznym niemieckim landem, gdzie te tradycje są bardzo mocno pilnowane. Jest to konserwatywny kraj związkowy, używając tej politycznej nomenklatury. To wie pan, na przykład, ja w tej chwili jestem w Brukseli, ale inna siedziba Parlamentu Europejskiego mieści się w Strasburgu we Francji, a Alzacja, Strasburg jest w Alzacji, i Lotaryngia to są dwa regiony Francji, które inaczej niż inne regiony mają podpisany konkordat ze Stolicą Apostolską. A więc są takie różne wyspy w Europie Zachodniej, które są, jakby zaprzeczają tej tezie o zlaicyzowaniu Europy takiemu totalnemu. Zresztą myślę, że coraz więcej ludzi w Europie ma takie poczucie, że trzeba wracać do korzeni, do Europy ducha, że pokazywać, że ta European Identity, europejska tożsamość, to również wartości chrześcijańskie, bo to jest część historii, nie można tego przekreślać, nie można gumką, myszką tego wymazywać. Panie przewodniczący, zostało nam 50 sekund. Ostatnie pytanie. Spotkanie Kim Jong-una z prezydentem Donaldem Trumpem podobno może odbyć się w Warszawie. To jest w ogóle realne, czy to jest fantastyka polityczna? Polska w niewielu krajów zachodnich ma ambasadę Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Polska obok Szwajcarii i Szwecji ma tam wojskowych, a taka specjalna misja składająca się z krajów, które nie były zaangażowane czynnie w wojnę koreańską na początku lat 50. Polska już organizowała kiedyś spotkanie za innych czasów, innego ustroju między Związkiem Sowieckim a Chinami, więc myślę, że akurat Donald Trump by się tutaj czuł dobrze, a skoro przywódca koreańskiego tę ambasadę, to może też by się czuł dobrze. Dziękuję panu serdecznie. Ryszard Czarnecki z Brukseli. Miłego i słonecznego dnia panu życzymy. Nawzajem dziękuję. Reklama. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No. A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem 1000. Co mam nie chcieć? Przejdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Po reklamie. Autopromocja. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę po 9 będziemy starali się ją okiełznać. W studio Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00, będą mogli Państwo nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. Najciekawsze nagrania wyemitujemy w audycji. 7x24, pierwszy radiowy program polityczny współtworzony przez słuchaczy. Zapraszam w niedzielę po 9. Katarzyna Gujska. Autopromocja. Jak przypomnę, ten numer telefonu 22 645 2400, a program już w najbliższą niedzielę. Patrzę na zegar i widzę, że zbliża się 8. No to informacje dnia przed nami i Katarzyna Oglińska. Rada Ministrów przed południem zajmie się projektem ustawy zrównującej rentę socjalną z minimalną. Domagają się tego protestujący opiekunowie osób niepełnosprawnych. Prezydent ma dziś ogłosić część pytań, które pojawią się w referendum konstytucyjnym. Dziś kongres wspólnie o konstytucji narodowym. Wrócimy też do sprawy Jakuba R. Sąd zgodził się na jego wyjście z aresztu za kaucją, po czym wstrzymał decyzję. Rozstrzygnięcie za 3 godziny. Rada Ministrów przed południem zajmie się projektem ustawy zrównującej rentę socjalną z rentą minimalną, czego domagają się protestujący od 9 dni w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wczoraj rodzice spotkali się z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, jednak nie udało się osiągnąć kompromisu.
Protestujący rodzice przedstawili minister Elżbiecie Rafalskiej propozycję kompromisu. Zamiast dodatku rehabilitacyjnego wprowadzenie od maja dodatku na życie dla niepełnosprawnych w wysokości 300 zł miesięcznie, który byłby zwiększany do 500 zł. No i oczywiście zrównanie renty socjalnej, my postulujemy, żeby to było już od maja, mówiła Iwona Hartwich. Zdaniem minister Elżbiety Rafalskiej zrealizowanie postulatów protestujących mogłoby podzielić osoby niepełnosprawne i doprowadzić do kolejnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli jest orzeczony stopień niepełnosprawności, to nie można różnicować go ze względu na to, kiedy ta niepełnosprawność powstała. Protestujący byli rozczarowani. O ich postulatach rozmawiał z szefową resortu rodziny prezydent Andrzej Duda. Poprosiłem panią minister, żeby rozmawiała na ten temat z panem premierem, żeby wziąć tą propozycję, którą panie w Sejmie przedstawiły, jakiegoś rozłożenia tego w formule ratalnej. Kosztowałoby to budżet około 10 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent ma dziś ogłosić część pytań, które mają pojawić się w referendum o kierunkach zmian w Konstytucji. Przed południem w Warszawie rozpocznie się kongres wspólnie o Konstytucji na Narodowym z udziałem Andrzeja Dudy. Priorytetem prezydenta jest, by Polacy sami zdecydowali, czy chcą zmiany Konstytucji, mówi gość radiowej Jedynki Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Trwa już prawie od roku kampania wspólnie o Konstytucji. Ideą pana prezydenta jest to, żeby przed zmianą Konstytucji, potencjalną zmianą Konstytucji, Polacy wypowiedzieli się co do tego, czy w ogóle takiej zmiany oczekują, w jakich ewentualnie zakresach, i żeby ta wypowiedź była wiążąca dla tych, którzy będą dalej projekt konstytucyjny prowadzić. Plebiscyt miałby być zorganizowany 10 i 11 listopada, jednak ostateczną zgodę na głosowanie musi wyrazić Senat. Warszawska reprywatyzacja za czasów prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej poprzednika Lecha Kaczyńskiego była tematem ogólnego posiedzenia komisji weryfikacyjnej. Zeznania złożyli bliscy współpracownicy obojga prezydentów. Andrzej Jakubiak, były wiceprezydent stolicy w zarządzie miasta kierowanym przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, stwierdził, że osobiście nie nadzorował procesu reprywatyzacji w Warszawie. Nie miałem uprawnień do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych. Andrzej Jakubiak miał za to tworzyć ogólną reprywatyzacyjną politykę miasta, szczegółami nawet tak cennymi jak Chmielna 70, mimo to się nie zajmował. Ale ja nie miałem nawet pojęcia, że takie postępowanie, jeśli chodzi o Chmielną 70, się toczy. Zdaniem wiceprezydenta Jakubiaka wynikało to z podziału obowiązków odziedziczonego jeszcze po Lechu Kaczyńskim. Takiej wersji stanowczo zaprzeczyła szefowa jego gabinetu Elżbieta Jakubiak. Czy nie mogło być tutaj wątpliwości, co urzędnik, czy dyrektor, czy prezydent, wiceprezydent ma robić? Priorytetem miało być dobro mieszkańców. W sytuacji, gdyby były roszczenia wobec kamienic z lokatorami, prezydent nakazywał opóźnianie zwrotów. Komisja weryfikacyjna i stowarzyszenia lokatorskie szacują, że w wyniku późniejszej tzw. dzikiej reprywatyzacji dach nad głową mogło stracić nawet 40 tysięcy osób. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Tymczasem sąd apelacyjny we Wrocławiu za 3 godziny rozpatrzy zażalenie tamtejszej prokuratury regionalnej w sprawie aresztu dla Jakuba R. To były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu, zamieszany w aferę reprywatyzacyjną. Tydzień temu sąd zgodził się wypuścić go z aresztu za kaucją, o czym informowała rzeczniczka sądu apelacyjnego we Wrocławiu, sędzia Małgorzata Lamparska. Już dzisiaj może zostać wydany nakaz zwolnienia. W tej sprawie wpłynęło już zażalenie, przy czym rozpoznanie tego zażalenia nie będzie miało wpływu na możliwość zwolnienia podejrzanego w sytuacji uiszczenia tej kwoty 2 milionów złotych. Postanowienie sądu skrytykował jednak minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro mówił, że wyjście Jakuba R. na wolność mogłoby zaszkodzić śledztwu. W piątek wrocławski sąd apelacyjny wydał więc postanowienie wstrzymujące wykonanie decyzji sądu do czasu rozpatrzenia zażalenia prokuratury. Sprawa powinna być zatem rozstrzygnięta dzisiaj. Pamiętają państwo taki polski film z tekstem "I co, są bunkry? Bunkrów nie ma, ale i tak jest" i tutaj nie dopowiem oczywiście. Będzie druga część Chłopaki nie płaczą, sławnej komedii z Bogdanem Łazuką. No właśnie, tutaj znak zapytania. Właśnie wyczytałem o tym w internecie, ale teraz o pogodzie słów kilka. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, na zachodzie i północy kraju miejscami burze, wysoko w Tatrach, uwaga, śnieg. Temperatura maksymalna 12-14 stopni, to północna część Polski, 15 centrum i 17 stopni na południu. Chłodniej w pasie nadmorskim od 8 do 10 stopni. Dobra wiadomość jest taka, że ciśnienie szybko rośnie. W tej chwili w Warszawie już równe 1000 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A u nas
teraz na zegarze już 6 minut po godzinie 8. Debata poranka. Drodzy Państwo, Grzegorz Jankowski przed mikrofonem. Zacznę od swojego halo, halo, tu mówi Warszawa w programie Polskiego Radia 24. Czytam na Twitterze, że podobno wylatuję z Polskiego Radia 24. Pragnę uspokoić drogich radiosłuchaczy. Nie, nie wylatuję. Zmieniły się po prostu zasady poranka. Teraz Grzesiek Frontczak jest tak zwanym pasmowym. Bardzo nam się miło współpracuje. Ja jestem od wywiadów, ja jestem od debaty i dzisiaj robię debatę poranka o godzinie 8 rano z Elizą Olczyk z tygodnika Wprost. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Maciejem Kożuszkiem z Gazety Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, w zeszłym tygodniu Maciej Kożuszek wystąpił w naszej debacie radiowej w stroju sportowym. Dzisiaj postanowił się zreflektować i przyszedł ubrany jak na bal debiutantów w eleganckim garniturze, kamizelce oraz pięknej, ślicznej, jasnej koszuli. Dziękuję. No i tylko tyle, dziękuję. Nie no, tak jak mówiłem, dres był wyjściowy, ale nie wszyscy to docenili, więc teraz już jestem wyjściowy. Inaczej. Inaczej. Wyjściowy, tak inaczej. Ślicznie pan wygląda, ale już więcej nic nie będę mówił. Proszę się nie ograniczać. Dobra, okej. Okay. Zaczerwieniłem się i skłoniłem cały. Drodzy Państwo, zaczynamy. No od czego zaczynam? Od protestu. Osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Czy rząd faktycznie powinien im dać te pieniądze, Eliza Olczyk? Ale które? Wszystkie, których żądają? Tak, wszystkie, których żądają. To a, no to oczywiście jest żądanie duże. W związku z tym wszystko zależy od tego, czy rząd ma. Jeżeli ma, a do tej pory chętnie rozdawał, to niech daje szczodrą ręką. Jeżeli nie ma, no to trzeba dążyć do kompromisu. Ja wiem, że tutaj strona protestująca, czyli rodziny osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych, nie są skłonne do kompromisu. Jest to już ich drugi protest w tej sprawie. Za pierwszym razem niewiele wywalczyli poza obietnicami, więc teraz nie są tacy skłonni do tego, żeby... Ale niewiele wywalczyli u tych, którzy dzisiaj ich tak bardzo popierają. No, wszystko to jest prawda, no, ale takie są wilcze prawa opozycji. No. Jak rząd był Platformy i PSL-u, to wtedy PiS, a w szczególności Solidarna Polska, bardzo popierały postulaty obecnych protestujących, prawda? No, oni przypominają, jak Beata Szydło u nich była i co mówiła, nagranie z wypowiedzią prezydenta Andrzeja Dudy było puszczane, więc tak to jest niestety. Jak się przechodzi od opozycji do władzy, to wtedy... Już wszyscy wiedzą, że kołderka nie jest dostatecznie długa, żeby każdego nakryć od czubka nosa aż do czubka palców. No i trzeba coś wybierać. No a protestujący mają swoje obietnice na papierze albo nagrane i mówią, chcemy. Maciej Kożuszek, dawać te pieniądze? No nie wiem, to jest dobre pytanie, czy dawać te pieniądze. Na pewno należy poprawić sytuację tych ludzi. Pytanie, czy tak jak planuje to minister Rafalska, ja chyba jestem zwolennikiem jednak takiego rozwiązania, żeby to było w jakimś długofalowym, przemyślanym procesie, bo teraz emocje są tak rozbuchane, że trudno się spodziewać, że jakiekolwiek pomysły projektów ustaw czy jakiegoś prawa powstałe teraz będą, nie przyczynią się do chaosu i do jeszcze większego skomplikowania tego systemu, który i tak już jest bardzo mocno złożony. Ja bym tylko zwrócił uwagę, no właśnie, no to jest też problem, myślę, że naszej demokracji, to znaczy, że jakby wszystko się tak szybko upolitycznia. Widzimy to na przykładzie tej pani, która podpisała to porozumienie z rządem, wczoraj przepraszała za to i de facto to jest tak, że no właściwie wszystkie sprawy muszą być w partyjnym trybie rozpatrywane, to znaczy, którzy rodzice niepełnosprawnych są z nami, którzy są przeciwko nam i tak dalej, i tak dalej. Ja bym jednak przed tym przestrzegał, bo to jest... Nieważne, czy na przykład pani Hartwig, ta, która stoi na czele tych protestujących, czy najczęściej się wypowiada w mediach, budzi moją sympatię, czy nie, to myślę, że tym ludziom należy się szacunek, dopóki rzeczywiście oni nie prowadzą jakiejś stricte działalności politycznej. Ale też zgodzę się z tym, że to jest naturalne. To znaczy, że gdyby sytuacja była odwrotna i przyszła do tych protestujących posłanka Prawa i Sprawiedliwości, a nie posłanka Nowoczesnej czy Platformy, to też oni by to wsparcie przyjęli. Tak? To, jak się zachowuje opozycja, to, że Mateusz Kijowski przychodzi i się próbuje podpiąć pod ten protest, to... Tego ocenę ja mam bardzo negatywną, tak? Natomiast no nie można tych ludzi, którzy są w środku, tego oceniać, no bo mówienie, że ktoś miał zdjęcie obok samochodu albo że był na wakacjach gdzieś tam, to naprawdę jest takie już, że tak
No, poniżej pasa. Poniżej pasa. Dokładnie, czy to nie jest tak trochę, że rząd wpadł we własną pułapkę? Bo to jest tak, jeżeli słyszymy, że jest pieniędzy coraz więcej w budżecie, ścigamy mafie VAT-owskie, będziemy mieli na 300 wyprawki szkolnej, skoro mam bardzo potrzebny moim zdaniem program, no to i nagle tutaj przychodzi grupa, która rzeczywiście potrzebuje i rzeczywiście domaga się od wielu lat i trochę rząd nie jest we własnej pułapce się znalazł, ale zobaczymy. No pewnie, że tak. No wiadomo, że ta retoryka, że są pieniądze na wszystko, uszczelniliśmy VAT, mamy nadwyżkę, wystarczy nie kraść i będą pieniądze na wszystko, że ta retoryka się teraz mści, prawda? Ale też prawda jest taka, że nawet gdyby sobie, jeżeli sobie weźmiemy nasze domowe budżety i załóżmy, że zarabiamy dużo i starcza nam na dobre wakacje, na szkołę, powiedzmy społeczną dla dziecka, na zajęcia edukacyjne, no ale potem dziecko chce iść na przykład na studia na Harvard i na to już nas nie stać, prawda? W pewnym momencie te granice zawsze się pojawiają. No i teraz odnoszę wrażenie, że rząd właśnie doszedł do tej granicy, ponad którą więcej wydawać nie może. To jest oczywiście bardzo przykre, że do tej granicy dotarł rząd w momencie, kiedy protestują, kiedy żądają poprawy swojego bytu osoby niepełnosprawne. Ale też mi się wydaje, że ich postulaty nie są takie banalne finansowo, bo gdyby tak spojrzeć na to, na te 500 dodatku rehabilitacyjnego dla wszystkich, którzy są niezdolni do samodzielnego życia, wymagają rehabilitacji czy wymagają wsparcia, no to przecież wiadomo, że mówimy o osobach dorosłych, nie mówimy tylko o dzieciach. Prawda? Dlaczego wszystkie programy się ograniczają do dzieci, właśnie do 18 roku życia? Dlatego, że powyżej otwiera się po prostu zupełnie inny, wchodzimy na zupełnie inny pułap wydatków. Nie może dlatego, że jest nas mało po prostu jako Polaków. Nie dlatego. Dlatego, że po prostu jak się wchodzi na dorosłych, to się wchodzi na zupełnie inny jednak poziom wydatków. Mamy 8 milionów, a może nawet już 9 w tej chwili emerytów i rencistów. I myślę, że duża część z nich po prostu załapałaby się na to świadczenie, bo oni też oczywiście żyją w trudnych warunkach, nie mają na leki, potrzebują rehabilitacji, wielu z nich po prostu w ogóle nie jest samodzielnych, tak? I jakoś tam muszą funkcjonować i rodziny też muszą z nimi funkcjonować, więc trzeba zważyć na to. No moim zdaniem państwa na wszystko nie stać. No i nie stać, no. Zmieniamy temat, drodzy państwo. Alfie Evans, czyli maluszek brytyjski, którego sąd brytyjski nie chce wypuścić na leczenie do Watykanu. Jak mówię o tej sprawie, to się we mnie po prostu gotuje. Proszę o komentarz, Maciej Kożurzy. To znaczy, to jest tak. Mamy pewną tożsamość europejską. Ja pamiętam w 2003 roku. Znaczy, nie mamy tam tego z 2003 roku, ale ten tekst powstał w 2003 roku. Jürgen Habermas i Jacques Derrida, dwóch no, chyba najbardziej znanych filozofów europejskich, stworzyło taki wspólny tekst, czym jest tożsamość europejska i czym ona się cechuje, jakby w nadziei, że tożsamości narodowe znikną, a pojawi się właśnie ona. I tam w tym tekście był fragment taki, że Europejczyków cechuje szczególna wrażliwość na integralność cielesną, na wszelkie naruszenie nietykalności cielesnej, dlatego chociażby jesteśmy przeciwnikami kary śmierci, która przecież jest wymagana, czy zniesienie kary śmierci jest wymagane od każdego państwa, które chce akcesji do Unii Europejskiej. Natomiast ewidentnie to jest tak, że tutaj jest w tej wrażliwości europejskiej jest jakaś luka i w tej ideologii jest jakaś luka i ta luka dotyczy właśnie życia, które nie jest w stanie się samo obronić, które w jakichś dziwnych rachunkach pożytku społecznego nie ma wartości. I to jest straszne i to jest okrutne i ja myślę, że to kompromituje cały ten projekt tak naprawdę, tego oświeconego liberalizmu europejskiego, który tak naprawdę właśnie jest ślepy na to cierpienie, które wymagałoby tak naprawdę największej obrony i ochrony. Oczywiście tu można mówić o różnych rzeczach, o tym w jaki sposób to się przekłada na dyskusję eutanazji i tak dalej, ale dla mnie to jest najważniejsze, że jakby ten paradoks, który polega na tym, że chcemy chronić życie, że nie pozwalamy na to, by w jakimkolwiek państwie była kara śmierci, a jednocześnie skazujemy na śmierć dziecko, które niczym nie zawiniło i no i tyle.
Eliza Olczyk, jak pani widzi tę sprawę w ogóle? Ja widzę tę sprawę troszeczkę inaczej. Współczesna medycyna i lekarze stoją przed ogromnymi wyzwaniami moralnymi głównie, dlatego że nie mogą leczyć wszystkich z reguły. Mamy ten przykład tego dziecka. No owszem, powiedzmy, że rzeczywiście rząd brytyjski zgodzi się na to, żeby pojechał i był leczony w klinice w Watykanie, ale dopiero 2 dni temu czytałam na jednym z portali o dziecku, o bardzo w Polsce, o bardzo rzadkiej chorobie, właściwie o nieznanej przyczynie tej choroby, której nie da się go wyleczyć w Polsce i jedyne, w jaki sposób można mu pomóc, to jest jakaś bardzo rzadka terapia w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nasz NFZ nie sfinansuje tego, tak? Nie sfinansuje, bo po prostu pewnych leczeń nasz NFZ nie finansuje, dlatego że jakby finansował tego typu leczenia... Albo są dwie różne sprawy. A nie, a właśnie, że nie, bo to jest dokładnie ta sama sprawa. Dokładnie ta ale sama tu nie sprawa. Ma sędziego w tej sprawie, który mówi, nie ale, wolno ci jechać do Watykanu, tak, ma się, mamy cię odłączyć. Ale pan oczywiście mówi tylko o tym aspekcie prawnym i tu się zgadzam, to jest absolutna bezduszność. Jeżeli są chętni, którzy chcą leczyć to dziecko, to faktycznie tak powinno być, że ono powinno... No to w takim razie jest takie pytanie, czy to nie jest tak, że lekarze w tej chwili, którzy powinni być lekarzami, a sędziowie sędziami, czy oni nie wchodzą teraz w rolę po prostu bogów, bawią się w bogów, poza jakąkolwiek kontrolą społeczną, czy kogokolwiek innego. A co mają robić, jeżeli oni mają określone potrzeby? Jeżeli rodzice chcą się opiekować, jeżeli jest szpital, który chce się zająć tym dzieckiem, to co do tego sędzia czy lekarza? Ale przecież tutaj, przepraszam, że się wtrącę, przecież tutaj nie chodzi o budżet. Ależ oczywiście, to, że... To nie chodzi o budżet tutaj, powiedziano tak. Według nas dalsze leczenie tego dziecka będzie uporczywą terapią. Tak. I odłączamy je od aparatury. Bo rodzice mówią, my nie chcemy, żeby odłączono je od aparatury. Sąd orzeka, tak, odłączamy je od aparatury, bo tak orzekli lekarze. Nie jest to taka sytuacja, że ktoś nie ma pieniędzy na terapię. Ale dlaczego pan tak uważa, że nie ma? No ale co, powiedziano... Ale budżet Wielkiej Brytanii też nie jest z gumy, jeśli chodzi o finanse. Ale jakie... No nie, przepraszam, ale to tak jakbyśmy porównywali, że ktoś przyszedł i kogoś zabił, zastrzelił z rewolwerem na ulicy, do tego, że kogoś lawina przygniotła. No to są dwa zupełnie inne przypadki, tak? No umówmy się... No, nie widzę tej analogii, prawdę mówiąc. Nie rozumiem. No to jest mi przykro bardzo, bo dla mnie ona jest oczywista. No bo co innego jest podjąć decyzję o tym, nie, przestajemy leczyć, mimo tego, że mamy do tego środki, a co innego powiedzieć, nie jesteśmy w stanie dostarczyć środków, żeby daną osobę wyleczyć. Tak, tak samo jak pani powiedziała, że ktoś ma nieuleczalną chorobę, to jest to samo co Alfie Evans, któremu sędzia których rodzicom sędzia nakazuje, że nie możecie, odbieram wam wasze prawa rodzicielskie, nie możecie decydować w jego sprawie, ja będę w tej sprawie decydował, ponieważ ja jestem państwem i według mojej ideologii to dziecko nie powinno już żyć. Ja nie wiem, czy ten sędzia podjął decyzję według swojej ideologii. On przecież nic takiego nie powiedział. Powiedział, że według wszelkich wskazań lekarzy dalsza terapia jest terapią uporczywą. To muszę pani wejść słowo. Powiedział, że nie może zgodzić się na wyjazd dziecka do Watykanu, bo w Watykanie by mu zapewniono tylko opiekę paliatywną, czyli dalej podtrzymywanie do życia i jego zdaniem to nie ma sensu. No tak, i to oczywiście jest problematyczne, bo jeżeli naprawdę są chętni, którzy chcą to dziecko leczyć, to sąd nie powinien w to wnikać po prostu. Może powiedzieć z punktu widzenia brytyjskiej służby zdrowia i powinien powiedzieć to na zasadzie według brytyjskiej służby zdrowia. Brytyjska służba zdrowia wyczerpała wszelkie możliwości i nie jest w stanie już dłużej opiekować się tym dzieckiem. Tak? Ale uważam, że tak powinno być. Tu się rodzi taki temat, czy chorobą demokracji zachodnich nie jest przypadkiem właśnie ta sędziokracja, która coraz bardziej się wyradza w tej chwili tak naprawdę. To jest tak, sędziowie nie są wybierani przez nikogo, sędziowie nie są kontrolowani przez nikogo, a mówi się, że funkcjonujemy w państwach demokratycznych, gdzie większość przy poszanowaniu praw mniejszości rządzi. Więc jak to jest z tymi sędziami, którzy wchodzą właściwie już w każdy element naszego życia, Maciej Kożuszy? Że to jest ten problem, o którym pan redaktor powiedział, ale to też jest problem udawania przed opinią publiczną, że są jakieś prawa, które my jesteśmy w stanie stworzyć, dotyczące właśnie tych kwestii bioetycznych, które będą w jakiś sposób niepodważalne. I to nie jest prawda, że ten sędzia lepiej wie, co się dzieje w mózgu tego dziecka, czy to już jest uporczywa terapia, czy to nie jest uporczywa terapia, niż to wie lekarz, a nawet niż to wie przeciętna osoba. Bo wiemy, że i ja zawsze powtarzam, w takich sytuacjach najlepszą praktyką jest po prostu uszanowanie życia ludzkiego, bo my nigdy nie wiemy tego, co się może dziać. Oczywiście są sytuacje, gdzie rzeczywiście można mówić o tym, że to jest uporczywa terapia, jeżeli to trwa bardzo długo i tak dalej, ale w przypadku Alfiego Evansa widzimy, że lekarze się mylili.
bo to dziecko żyje, pomimo tego, że zostało do tej aparatury odłączone, tak? Nawiązując do tej sędziokracji, oczywiście, to też jest problem tego, że sędziowie nie są transparentnymi orzecznikami prawa, szczególnie w systemie anglosaskim, bo to już jest inna sprawa, bo oni tam trochę inną rolę odgrywają, ale jakby też właśnie mają pewne nastawienie ideologiczne i widzieliśmy w ostatnim czasie właśnie próby przepychania pewnych rzeczy ideologicznych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, kiedy one nie mają poparcia większości społeczeństwa, za pomocą sędziów, którzy stwierdzają, że to jakoś im się mieści w ogólnym takim obrazie praw. Tak? Więc to oczywiście jest bardzo niebezpieczne, ale też oczywiście nie można popadać z drugiej strony w skrajność, no bo ci sędziowie są nam potrzebni i potrzebni nam są sędziowie, którzy właśnie nie są uzależnieni od tego demokratycznego głosu, bo na tym też polega jakby ta zasada checks and balances. No nie możemy, jeżeli każdego sędziego moglibyśmy odwołać po prostu, bo nam się nie podobają jego wyroki, to de facto moglibyśmy już te wyroki za pomocą referendum wydawać. No tak, ale z drugiej strony na przykład w takich Stanach Zjednoczonych są niektóre stanowiska sędziowskie, na które się wybiera po prostu ludzi w wyborach powszechnych. Ale to już zostawmy to w takim razie. Ale tu wchodzimy na grunt polski. Czy ten problem sędziokracji Eliza Olczyk widzi w Polsce, czy on jest raczej wymyślony i pod potrzeby polityczne? Wie pan, to ja bym tak nie powiedziała, że on jest wymyślony pod potrzeby polityczne, bo na pewno ten system sędziowski no, zaczął tam w pewnym momencie szwankować, tak? Natomiast też nie postawiłabym tutaj na takiej tezy, że tak naprawdę no, sędziowie decydują o wszystkim i wszystkie wyroki, które zasądzają, są wyrokami niesprawiedliwymi, nieuczciwymi, że są, wszyscy są dyspozycyjni i tak dalej, prawda? No mieliśmy oczywiście przykłady takich sędziów na telefon, ale nie należy po prostu rozciągać tego na wszystkich sędziów. Z sądu zawsze jest tak, że z sądu połowa ludzi wychodzi niezadowolona, a druga połowa zadowolona z wyroku. Dlatego nie należy jakby tutaj słuchać tych, tylko tej niezadowolonej części i mówić, że sędziowie są źli, bo wyrok dla nas zapadł niekorzystny. Ja uważam tutaj, tak jak kolega, że wybór sędziów byłby jeszcze gorszy, wybieranie sędziów, dlatego że wtedy sędziowie byliby uzależnieni od opinii publicznej, musieliby coś obiecać tej opinii publicznej, żeby ta opinia będę publiczna... Będę karać przestępców. O, na przykład będę karać przestępców bardzo surowo na przykład. No. Za powiedzmy to, że ktoś... no nie wiem, ukradnie coś tam, jakąś tam bułkę w sklepie, no to w tym złego, że mieliśmy już takie przypadki, tak? I to też nas oburzało, że za kradzież batonika ktoś poszedł siedzieć na 8 miesięcy, że dostał wyrok 8 miesięcy. Jakaś osoba na dodatek z problemami psychicznymi. To nie jest tak, że można obiecać wyborcom, że wszystkie kradzieże będą bardzo surowo karane. Ale zupełnie chodzi, że właśnie ludzie by oczekiwali, że nie będą karać surowo za kradzież batonika, ale będzie na przykład, nie wiem, jakiś chłopus kogoś gdzieś zabije. O to chodzi. Znaczy, też ja jeszcze jedną rzecz dodam. Myślę, że to, czego brakuje mi osobiście w tym całym systemie, niezależnie od tego, czy sędziowie będą wybierani tak czy inaczej, to znaczy to jest bardzo niebezpieczny moment, się pojawia wtedy, kiedy sędzia czuje, że on nie jest reprezentantem takich ogólnych zasad społecznych, tylko jest reprezentantem jakiegoś właśnie zestawu zasad, które on uważa za obiektywnie prawdziwe, czyli na przykład społeczeństwo jest przeciwne temu, żeby na przykład pary homoseksualne mogły adoptować dzieci, a sędzia uważa, nie, ale to jest prawo postępu, mówi, że to prawo należy wprowadzić i ja będę je wprowadzał. Więc jakby ta odpowiedzialność też przed społeczeństwem moim zdaniem powinna być wdrukowana głębiej w jakby pewną tożsamość i świadomość sędziego, no bo właśnie wtedy się pojawiają niebezpieczne sytuacje, kiedy już przywołując to jakby okropne porównanie, że sędziowie są najwyższą kastą i zupełnie wyjątkową, właśnie kiedy widzą w sobie jakieś narzędzie postępu, które społeczeństwo będzie oświecać czy sprowadzać na właściwą ścieżkę. Redaktor Kożuszek wspomniał o adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a właśnie w Sejmie jest projekt Nowoczesnej, który legalizuje związki homoseksualne, co więcej, pozwala na adopcję dzieci, w tym wypadku akurat adopcję dzieci biologicznych jednego z tychże partnerów po różnych wypadkach losowych. Czy pani się z tym zgadza, Eliza Olczyk? Czy
sensie, czy zgadzam się z tym konkretnym zapisem, czy w ogóle z całą ustawą? Z tym konkretnym zapisem, a kolejne pytanie będzie brzmiało, czy to nie jest furtka otwarcia w ogóle adopcji nawet dzieci obce? Ja prawdę mówiąc uważam, że to jest bardzo złożony problem, tak? Bo jeżeli dwie osoby żyją ze sobą i jest to para homoseksualna i wspólnie wychowują dziecko, przy czym na przykład umiera partner, który jest biologicznym rodzicem, no to ja myślę, że osobiście to ja bym zostawiła po prostu to dziecko temu drugiemu partnerowi. A czy jest to furtka tak naprawdę do otwarcia w przyszłości drogi do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, adopcji dzieci obcych biologicznych? No chyba jednak nie, jeżeli będziemy się ściśle trzymać tego prawa. A niedawno rozmawiałem z Pawłem Rabiejem między innymi, czy z panem Koniecznym z partii Razem, i oni mówili, że świat się zmienia i będziemy musieli prędzej czy później to uszanować i na to się zgodzić. To ja tutaj nie jestem tak do końca przekonana, że będziemy się musieli koniecznie godzić na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, dlatego że jest w ogóle u nas kwestia adopcji dzieci przez pary heteroseksualne jest bardzo utrudniona, a cóż dopiero przez pary homoseksualne. Ale ja na przykład uważam, że jeżeli są dzieci takie, których nikt nie chce zaadoptować, a przecież wiemy, że są takie dzieci, prawda, które są bardzo ciężko chore, to na przykład i są skazane na to, żeby być w domu dziecka, no to ja naprawdę bym się bardzo zastanawiała nad tym, czy nie powinno się dawać szansy tutaj nawet i takim parom, żeby przysposobiły takie dziecko i żeby to dziecko miało trochę inne życie, no trochę lepsze życie niż w domu dziecka, no bo dosyć powszechnie się uważa, że jednak życie w domu dziecka no nie jest takim fajnym dzieciństwem, no krótko mówiąc. Drodzy Państwo, Maciej Kożuszek oraz Eliza Olczyk dziś w debacie Poranka Polskiego Radia 24. Maciej Kożuszek, Gazeta Polska oraz Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost. O opinię na temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne zapytam pana Kożuszka, ale już po przerwie, po serwisie informacyjnym, bo teraz nam brakuje czasu. Drodzy Państwo, godzina 8:27 i 30 sekund. Macie teraz czas, żeby zrobić sobie kawę, żeby zrobić sobie herbatę albo wbiec po prostu do pracy, jeśli się do niej spóźniliście. Idę na kawę, proszę o jakiś dżingiel, zostańcie na serwis informacyjny. Reklama. Z dekretu Napoleona w Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Od 24 kwietnia do 6 maja pomidory gałązka 4,99 za kilogram, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No. A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem 1000... Co mam nie chcieć? Przejdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz mięso mielone z kurczaka marki Rzeźnik 30% taniej, 3,79 za 400 gramów. A banany również 30% taniej, 3,49 za kilogram. Już teraz w Lidlu. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. Aha. A można jaśniej? Tak jakby, wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Korsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na Opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa śląska Top Grill Duda. Tylko 5,99 za 500 gramów i karkówka wieprzowa bez kości jedyne 11,99 za kilogram. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Po reklamie. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Słuchaj,
Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest 8.30. Czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Mamy dobrą wolę, by spełniać oczekiwania protestujących, ale takie, które mieszczą się w możliwościach budżetu, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Dziś rząd zajmie się projektem w sprawie renty socjalnej. Wczoraj protestujący od 9 dni w Sejmie Rodzice Niepełnosprawnych rozmawiali z minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Przedstawili propozycję kompromisu. Prawo i Sprawiedliwość ma dobrą wolę, dodaje Jacek Sasin w telewizji. Polsce.pl. Jest propozycja w tej chwili bardzo pilnie przygotowana podwyższenia renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury, no to czyli jedno z tych żądań, które zostało sformułowane, można powiedzieć, już jest właściwie spełnione. Protestujący w Sejmie opiekunowie domagają się stopniowego wprowadzenia dodatku na życie dla niepełnosprawnych. Od maja w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia przyszłego roku miałoby to być 400 zł, a od czerwca 500 zł. Za godzinę rozpocznie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy. To jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących relacji obu krajów. Chodzi o wymianę handlową i inwestycje. Podczas szczytu zostanie przedstawiony raport, z którego wynika, że inwestycje amerykańskie nad Wisłą systematycznie rosną, mówi prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Tony Hausch. Jest duży wzrost w inwestycji amerykańskich w Polsce, się teraz przekroczy 130 miliardów złotych bezpośrednie inwestycje i ponad 220 tysięcy bezpośrednio pracowników w nasze spółki w Izbę. W otwarciu weźmie udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki czy Elizabeth Ellen Walsh z amerykańskiego Departamentu Handlu. Nie ma zgody na zmianę polityki spójności w Unii Europejskiej. To wspólne stanowisko Polski i Słowacji. Premierzy obu krajów, Mateusz Morawiecki i Peter Pellegrini, spotkali się w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że choć nasze kraje są członkami wspólnoty od kilkunastu lat, to nadal widać różnice pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Jeszcze daleko nam do wyrównania poziomu życia PKB na głowę mieszkańca. Polska i Słowacja przedstawią wspólne stanowisko podczas rozpoczynających się w maju negocjacji dotyczących budżetu europejskiego na lata 2021-2027. Premier Słowacji Peter Pellegrini powiedział, że w Unii Europejskiej nie powinno być miejsca na podział. Każdy Europejczyk, nieważne gdzie się urodzi, ma żyć w takim samym świecie i w takich samych warunkach. W czasie rozmów premierzy uzgodnili też, że nasze kraje będą współpracować przy uszczelnianiu systemu podatkowego. Przemysław Lis, Polskie Radio. Alfie Evans nie poleci do Włoch na leczenie. Brytyjski sąd apelacyjny podtrzymał decyzję sądu niższej instancji w sprawie dwuletniego chłopca. Dziecko cierpi na nieznane schorzenie neurologiczne. Rodzice chcieli leczyć Alfiego w szpitalu Dzieciątka Jezusa w Rzymie na zaproszenie papieża Franciszka. Podczas około 5-godzinnego posiedzenia nie brakowało dramatycznych scen. Rodzice nie byli obecni na rozprawie, ale matka zadzwoniła, by powiedzieć swemu prawnikowi, trzeba działać szybko. Alfie słabnie. Dowiedzieliśmy się też, że ojciec złożył prywatny pozew przeciwko lekarzom. Uważa, że ci próbowali zamordować jego dziecko. Prawnik ojca podkreślał jednak, że nie poddaje w wątpliwość diagnozy szpitala. Nie szuka w Rzymie uleczenia, a tylko opieki paliatywnej. Szpital cały czas podkreśla, że transport mógłby tylko wyrządzić dziecku dodatkową krzywdę, że zmian w mózgu cofnąć się nie da, a stan dwulatka nie będzie się poprawiał. Prawnik ojca Alfiego argumentował jednak, że nie o to chodzi, że nie można mówić, iż życie ludzkie jest daremne tylko dlatego, że jakość tego życia nie jest uważana za wystarczającą. W mocy pozostaje więc wyrok sądu niższej instancji. Alfie nie poleci do Włoch. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś mijają 32 lata od katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie. 26 kwietnia 1986 roku wybuchł jeden z reaktorów. Doszło do skażenia radioaktywnego na ogromną skalę. Na śmiertelnie niebezpieczne promieniowanie zostały narażone dziesiątki tysięcy osób. Największe dawki promieniowania otrzymali ci, którzy bezpośrednio po wybuchu likwidowali skutki katastrofy i zabezpieczali uszkodzony reaktor. Mówi się o nich likwidatorzy. Wśród nich był strażak Mykoła Mykytenko. Ja był z 5 maja. Byłem tam od 5 maja przez 20 dób. Naszym zadaniem było robienie zaprawy betonowej do sarkofagu i odpompowywanie skażonej wody. Nie mówiono nam prawdy o tym, jakie tam było promieniowanie, ale organizm reagował. Było okruszenie, co same. Mieliśmy zawroty głowy i silne wymioty.
do krowi. Potem wielu umarło. Po katastrofie wysiedlono mieszkańców kilkudziesięciokilometrowej zony wokół elektrowni, a zniszczony czwarty reaktor zabezpieczono ogromnym betonowym sarkofagiem. W 2016 roku ukończono budowę kolejnego sarkofagu metalowego zadaszenia, które ma chronić przed wydostawaniem się do atmosfery radioaktywnych pyłów. Z Kijowa, Paweł Puszko, Polskie Radio. Informacje ze sportu. Andrzej Janisz. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Wielką Brytanią 3-5 w trzecim meczu rozgrywanych w Budapeszcie Mistrzostw Świata grupy 1A. Bramki dla Polski zdobyli Paweł Dronia, Damian Kapica i Krzysztof Zapała. Drugi trener reprezentacji, Marek Rączka, przyznał, że ten mecz nie ułożył się po myśli biało-czerwonych. Słabo zaczęliśmy w ogóle ten mecz, pierwsze 10 minut, bez koncentracji, później gdzieś weszliśmy w ten mecz, wyprowadziliśmy go na prowadzenie, wszystko się układało. No i później przypadkowa bramka, jedna kara podwójna i na końcówce do pustej bramki. A dzisiaj Polacy zagrają z Węgrami. Bayern Monachium przegrał z Realem Madryt 1-2 w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bawarczycy objęli prowadzenie w 28 minucie po strzale Jozły Kimicha. Hiszpański zespół wyrównał tuż przed przerwą, gdy precyzyjnym strzałem z woleja z 16 metrów popisał się Marcelo. Druga połowa była bardziej wyrównana, a Bayern w miarę upływu czasu atakował z coraz mniejszym impetem. Na dodatek od 57 minuty przegrywał 1-2. Błąd popełnił Rafinha, Real przeprowadził kontratak zakończony strzałem wprowadzanego krótko wcześniej na boisko Marco Asensio. Rozgoryczenia nie krył Thomas Müller. W połowie pierwszej części meczu opanowaliśmy grę, ale patrząc na całe spotkanie byliśmy zbyt naiwni. To, co wyróżniało nas w ostatnich tygodniach, skuteczność, tym razem zawiodło. Suma summarum skończyło się 2-1 dla drużyny z Madrytu, ale my się do tego przyczyniliśmy. Rewanż 1 maja w Madrycie. Siatkarze Indyk Polu AZS-u Olsztyn byli o włos od sprawienia niespodzianki. W pierwszym półfinałowym meczu Mistrzostw Polski olsztynianie po 2,5-godzinnym horrorze przegrali z mistrzami Polski Zaksą Kędzierzyn Koźle 2-3. Rozczarowany postawą swojej drużyny mimo zwycięstwa był kędzierzyński środkowy Mateusz Bieniek. Moim zdaniem nie zaprezentowaliśmy swoje najlepsze siatkówki. Momentami graliśmy bardzo źle. No, trzeba oddać, że Olsztyn też przegrał kapitalne spotkanie, minimalnie przegrał. No, mieli trochę pecha, bo mieli tą piłkę jedną w górze, co dostałem w głowę i tam szczęśliwie się odbiła. Mogli to wygrać, a na szczęście my wygrywamy, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji przed rewanżem. W drugim półfinale siatkarze Trefla Gdańsk przegrali ze Skrą Bełchatów 2-3. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany atakujący Skry Mariusz Wlazły. Rewanże w sobotę. Debata poranka. Zanim debata, chciałbym jeszcze, drodzy Państwo, nawiązać do wczorajszego meczu Real-Bayern. Moim zdaniem finał Ligi Mistrzów to będzie Roma-Real. Możecie ze mną się teraz kłócić. Na przykład na Twitterze Grzegorz Janko 12, a właśnie na Twitterze czytam pani, chyba pani Jane Jones pisze, o czym ta pani dziennikarka Eliza Olczyk mówi. A pan lub pani strzyga, nie masz racji, Kożuszek, to także jest sprawa pieniędzy, których od moralnych uniesień nie przybędzie. To pani strzyga, ja serdecznie pozdrawiam, się znamy. To pani, Twittera się strzyga, czyli to jest pani. Czyli jak widzicie, drodzy Państwo, opinie są podzielone pół na pół, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. Dobrze, to oddajemy teraz głos panu Kożuszkowi i odpowiedź na pytanie, czy projekt Nowoczesnej jest furtką otwierającą adopcję dzieci przez pary homoseksualne. To znaczy tak, ja zaczął od tego, że uważam, że jeżeli ktoś, kto ma orientację seksualną, ma dziecko i jego partner z tego związku heteroseksualnego umiera, no to on ma pełne prawo oczywiście do tego, żeby tą opiekę nad tym dzieckiem mieć. Wydaje mi się, że co do tego tutaj nie ma wątpliwości. Pytanie jest o to, czy partner ten nowy, partner homoseksualny, ma mieć także prawo rodzicielskie do tego dziecka. I tutaj ja mam większe wątpliwości. No choćby dlatego, że de facto no, to jest niezależnie od tego, skąd, że tak powiem, tak mówiąc brzydko, jakie jest źródło tego życia, to przyznajemy prawa do opieki nad dzieckiem komuś, kto no, jakby biologicznie nie ma żadnego związku z tym. No, więc jest to, można powiedzieć, przez jedną, taka póładopcja przez jedną osobę homoseksualną. Ja jestem przeciwnikiem adopcji przez pary homoseksualne, bo uważam, że o ile sytuacje różne się przydarzają dzieci, rodzą się w rodzinach patologicznych różnych, dzieci tracą rodziców, trafiają do domu dziecka. Oczywiście to jest bardzo smutne, ale co innego jest sytuacja losowa, na którą nikt z nas nie ma wpływu,
a co innego jest stwarzanie sytuacji takiej ułomnej przez prawo, to znaczy umieszczanie dziecka w warunkach rodzinnych, których do końca nikt z nas tak naprawdę nie zna. To znaczy my pamiętajmy, że to ciągle jest na całym świecie eksperyment przeprowadzany na żywym organizmie. Te badania na tym, jakie są efekty wychowania dziecka w parach homoseksualnych, są prowadzone, ale często są bardzo szybko padają ofiarą ideologicznych sporów. Jedna strona mówi, że tak, one są bardzo wiarygodne, jeżeli na przykład są negatywne wyniki tych badań. Druga strona mówi, że są kompletnie niewiarygodne, homofobiczne i od początku miało wykazać, że jednak musi być mama i tata. Więc jakby ja przyjmuję taki, że ponieważ nie wiemy, to nie powinniśmy ryzykować losem takiego dziecka. Zgodzę się, że los dziecka w domu dziecka nie jest zawsze sympatyczny, ale jakby też pamiętajmy, że rolą państwa nie jest to, żeby dzieci redystrybuować, bo to nie jest jakieś dobro wspólne, do którego mamy jakieś wspólne, to znaczy, że niezależnie od orientacji seksualnej mamy prawo do tego, no bo tak jak do innych rzeczy, chociażby świadczeń społecznych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Dzieci są, tu liczy się dobro dziecka, a nie dobro wspólnoty. Drodzy Państwo, zmieniamy w takim razie temat na wielką politykę. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma decydować o tym, kogo wystawić w wyborach na prezydentów 16 największych miast polskich. Jakich decyzji się spodziewacie? Czy Patryk Jaki Waszym zdaniem będzie kandydatem w Warszawie zamiast Michała Dworczyka, Elizy Olczyk? No, wydaje mi się, że Michał Dworczyk wywiesił białą flagę i jakby oświadczył, że nie będzie kandydował, więc na polu walki został tylko Patryk Jaki, więc prawdopodobnie on będzie tym kandydatem. Michał Dworczyk... Ma szansę w starciu z Trzaskowskim? A, wie pan, a to jest ciekawe pytanie. Jak były takie badania stosunkowo niedawno, ile poparcia ma Patryk Jaki, tam 34% przy tam Rafale Trzaskowskim, ileś tam, wszystko jedno, tam 60 parę, a z kolei Michał Dworczyk miał, zdaje się, w tym samym badaniu 28%, a Rafał Trzaskowski również tam ponad 60%. Więc ja uważam, że to było o tyle ciekawe, że Patryk Jaki jest człowiekiem także prześwietlonym już, tak? Wszyscy wiedzą, jaki on jest, jak się zachowuje, jak mówi, jaki jest jego życiorys, jakie są jego dokonania. A Michał Dworczyk był taką, znaczy jest taką pewnego rodzaju zagadką dla wyborców. I dlatego te 28% ja uważam, że w tym tkwi pewien potencjał. Potencjał taki, który można by rozwinąć, opowiadając właśnie o Michale Dworczyku w kampanii wyborczej i, nie wiem, zyskując wtedy właśnie może dodatkowych wyborców. Natomiast o Patryku Jakim już się nic nie da opowiedzieć, poza tym, co, bo on już opowiedział siebie, prawda? I te 34% to jest trochę mało, żeby wygrać. Wiem, że jest tak, że środowiska prawicowe niezwiązane z PiS-em uwielbiają Patryka Jakiego, więc on te głosy na pewno ma. Ale z kolei wiadomo, że PiS może nie być szczególnie szczęśliwy, że to właśnie on będzie kandydował na prezydenta Warszawy. W związku z tym działacze PiS-u no, na pewno nie pozwolą sobie na jakąś obstrukcję czy utrudnianie mu startu, ale mogą się na przykład nie tak bardzo przykładać do tej kampanii. Więc tutaj jest, no, jest sporo niewiadomych, jeśli chodzi o kandydaturę Patryka Jakiego. A pan by widział Patryka Jakiego jako kandydata na prezydenta Warszawy, Maciej Kurzuszek? W takim sensie, czy ma szansę być kandydatem na prezydenta Warszawy, to się zgodzę. Chyba rzeczywiście teraz wygląda najmocniej, znaczy w sensie najbardziej prawdopodobnym kandydatem, przekonamy się dzisiaj. Natomiast ciekawe pytanie jest takie, czy ma być kandydatem dlatego, że w partii jest przekonanie, że on te wybory wygra, czy właśnie ma być kandydatem dlatego, że w partii jest przekonanie, że on te wybory oczywiście. Tak?
224 940.